Zapraszam Państwa na koncert Violetty Villas do Teatru Wielkiego w Łodzi. To było kilka lat temu, kiedy Violetta została zaproszona w charakterze gwiazdy sylwestrowego wieczoru. Dała wtedy ogromny, ponad 1,5-godzinny recital, chociaż planowany był półgodzinny. Była w przepięknej krinolinie, którą za chwilę zobaczycie. I już na wstępie zażądała stosownego dla siebie pogłosu. Kazimierz Kowalski obiecał jej, że ten pogłos będzie miała. Niestety, zdaniem Violetty, pogłosu nie miała. I w pierwszej piosence, którą rozpoczynała ten koncert, jak usłyszycie, śpiewała: gdzie jest pogłos, dajcie pogłos. Przenieśmy się teraz do Teatru Wielkiego w Łodzi na spotkanie z Violettą Villas. Panie Państwo, droga maestra. Ale czy mój mikrofon działa? Działa i mało tego. Będzie Pani miała tyle pogłosu, ile ma być pogłosu. I nie tylko. Maestro, cieszymy się ogromnie, że przyjęła Pani zaproszenie rektora Henryka Ciskiego z redakcji TV-sa. Wiem, że odmawia Pani różnych koncertów, różnych propozycji, ale... Ta 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 ta
na drodze, którą chcę. Ta ra ta 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 ta